Halo, halo. Dzień dobry, szczęść Boże. Witam serdecznie w piątek, 24 kwietnia. Zapraszam na kolejną lekcję łaciny. Mam nadzieję, że się za chwileczkę podłączą ci studenci, którzy wytrwale są zawsze o 16 na naszych zajęciach. Pozdrawiam także serdecznie tych, którzy kontynuują naukę w dowolnej chwili, kiedy odsłuchują. Kilka osób goni kurs. Dostaję czasami informacje o tym, że rozwiązują pensa jeszcze z lekcji 7 czy 8, więc to cieszy, że ten kurs zostaje na stałe w internecie. On jest cały czas dostępny na naszym kanale na YouTubie, więc można tam śmiało sobie odświeżyć poprzednie lekcje, więc również ci, którzy są na bieżąco, mogą zawsze wrócić do tych wyjaśnień, które były wcześniej. Szczęść Boże, witam serdecznie, pani Janina, pani Joanna, już można powiedzieć, że się prawie znamy. Panie Piotrze, witam serdecznie. Tak, jesteśmy, przypominam, w lekcji 12. Teraz dzisiaj przerobimy trzecią część tekstu. Natomiast wróćmy jeszcze do lekcji 11, do pensum B. To jest strona 84. I rozwiążemy pensum B. Mam nadzieję, że macie je zrobione. Jeżeli nie, no to trudno, to zdradzę tajemnicę, która powinna być zakryta aż do momentu rozwiązania przez Was pensum, ale niech będzie też podana odpowiedź. Natomiast przypominam, że od lekcji 12 wszystkie pensa A, B, C należy podsyłać do mnie indywidualnie, tak żeby można było... Pani Bożeno, witam serdecznie. Kurczę, jak ja się stęskniłem za naszymi spotkaniami w Łodzi. No ale cóż, no, nawet gdybym był w klatce obok, to byśmy się nie mogli spotkać, bo wszystkie zgromadzenia publiczne są zakazane, więc jesteśmy skazani na internet. Nie wiem, jak Wam się to podoba, ja mam już coraz bardziej serdecznie dość tej izolacji i dlatego jestem przeszczęśliwy, że jestem w Tunezji, bo tutaj mimo wszystko tej izolacji jest dużo mniej. Przynajmniej naród tunezyjski nie jest aż tak subordynowany jak naród polski, więc jakoś tam jest. Natomiast no, wy, moi przyjaciele, jesteście w Polsce i tak czy inaczej byśmy się nie mogli spotkać na żywo, natomiast zapewniam, że jak tylko się ta epidemia skończy, wracamy do spotkań na żywo. Natomiast korzystamy z tego, z czasu łaski, bo wszystko jest łaską, jak mówi Pismo Święte, i uczymy się łaciny. Dobra, pensum B ze strony, jeszcze raz, 84 z lekcji 11. Mamy do uzupełnienia całe słowa. Ja się domyślam, że coś humanum, co habet quatuor, to jest oczywiście corpus humanum, habet quatuor membra. Duo et duo, czyli duo brachia et duo crura. In brachio, in brachis, tu jest, ja myślałem, że to jest dostawienie, ale to jest krótki myślnik, który jest przeniesieniem słowa na odrębnikę. In brachis due manus sunt, in cruribus duo pedes. Mamy słowo manus w liczbie mnogiej z us, już wiemy skąd się to wzięło, bo to jest deklinacja czwarta. I mamy pes pedes w liczbie mnogiej, czyli in cruribus duo pedes sunt. Super collum, collum to jest tutaj, super collum est caput. In capite sunt duo oculi, due aures, unus nasus, unum os. In ore sunt dentes et lingua. Sub colo est pectus. In pectore sunt pulmones et venter. Et corpo, tutaj potem mamy dalej, venter też jest sub, in pectore, no nie, in pectore nie ma żołądka. In pectore sunt pulmones et cor. In corde et in venis sanguis est. Sanguis per venas ad cor fluid. Tu mamy sprawdzian tego czasownika, który znamy, cor, sanguis fluid. Emilia apud lectum quinti sedet, Sera apud lectum stat. Quintus non sanus, sed eger est. Sirus medicum ex oppido arcessit.
Medicus digitum ad pedem pueri apponit, medicus pedem eius tangit. Quintus qui digitum medici in pede sentit, ei pes dolet. Czyli w tym ostatnim, w drugim akapicie, pan Elbert sprawdzał, czy pamiętamy nowe czasowniki, które się pojawiły. Czyli Emilia apud lectum quinti sedet, Syra apud lectum stat, Quintus non sanus sed egerest, sanus esse i eger esse, Syrus medicum ex opido arcessit, medicus apponit digitum, medicus pedem tangit, Quintus qui digitum in medici in pede sentit, exclamat, ei pes dolet. Dobrze, więc lekcja 11 w ten sposób jest domknięta już definitywnie, chyba że ktoś jeszcze zrobi pensum C i dośle rozwiązania. A fluid, przepraszam, tak, fluere, czyli fluid. Ja już powiedziałem fluid, to powiedziałem źle. Jeszcze sprawdzę, się upewnię, bo tu mamy wypisane wszystkie te czasowniki. Fluere, czyli fluid, jak najbardziej, mój błąd, fluid to będzie w czasie przeszłym. Fluid jest w czasie teraźniejszym. Czyli sanguis fluit ad cor per venas. Wena jest rodzaju żeńskiego i tak jak puella się odmienia. Jeżeli jeszcze ktoś mnie przyłapał na błędzie, to śmiało, to jest ostatnia szansa, bo już więcej nie będę się publikował z rozwiązywaniem pensum. Aha, to możliwe, nieważne kto zrobił błąd, ważne jak jest poprawnie. Poprawnie jest fluit, tak jest, bo jest fluere. I fluid będzie w... A, czyli jednak nie ja zrobiłem błąd. Jeżeli pani Janina słyszała, obroniła mój honor nieomylnego nauczyciela łaciny, którego oczywiście nie mam, ale to zawsze miło być... Zawsze mile jest... No, ex horto. Nie ma ex ire in hortum. In hortum intrare, albo ad hortum intrare, albo ad ire, natomiast ex ire jest ab albo ex, raczej ex, ale nie wiem skąd ten hortus tu się wziął u pana Pawła, natomiast nie wiem, bo to była lekcja chyba ósma, siódma, szósta, tam villa ex hortu, in et hortus, to była wcześniejsza lekcja, natomiast w tej lekcji nie było nic o ogrodzie chyba. No nic, gdyby pan Paweł wyjaśnił o co chodzi, to ja to skomentuję, natomiast jest ex ire na pewno z ex, a ex się łączy z ablatywem, czyli ex horto. Dobra, więc ja proponuję, oczywiście na bieżąco będę komentował wasze uwagi, jeżeli się jakieś pojawią w czasie zajęć, tak zawsze staram się czynić. Natomiast przejdźmy do lekcji 12, do rozdziału 12. Do rozdziału 12 i tam mamy, jesteśmy przy trzeciej części, czyli na stronie 88. Poznaliśmy już czwartą deklinację i stopniowanie przymiotników i teraz czytamy kolejną część tekstu. Sporo już się dowiedzieliśmy o żołnierzach rzymskich. Wiemy, kto ma dłuższy miecz, wiemy, kto ma krótszy, wiemy, kto służy w armii, w armii rzymskiej. Wiemy, że nie tylko Rzymianie, ale także Galii, Hispani sunt in exercitu Romano i tak dalej. Wiemy, że oni mają inne uzbrojenie. I teraz Julia zadaje pytanie Juliuszowi. Ubi habitat Emilius? Julius. Emilius, cały tekst przeczytam na spokojnie, pomału, powoli, natomiast potem fragment po fragmencie wrócimy, tak żeby wszystko było zrozumiałe. 23 linijka 12 lekcji, już wracam. 23 linijka 12 lekcji.
A rzeczywiście, Marcus et Julia matrem suam tristem in hortum exire vident. Et patrem interrogant. Dobra uwaga, tu jest ewidentnie, to się pierwszy raz dopiero zorientowałem, że rzeczywiście in hortum exire. Tak nie może być. Jest Marcus et Julia, vident, jest poprawnie, matrem suam exire. Powinno być albo ire, czyli po prostu ambulare ire, czyli że matka chodzi, ale in hortum ex ire nie może być. Pan Piotr chyba przyłapał na błędzie pana Erberga. To już jest pełen szacun, szapoba. Ja się jeszcze upewnię, bo aż mi się nie chce wierzyć, żeby pan Erberg taki błąd popełnił. Natomiast brawo, panie Piotrze. Jeżeli jest in hortum ex ire, to jest bardzo nieładnie. Według mnie. Natomiast autorytet pana Erberga jest tak przerastający mój, że ja się zanim ośmielę się przyznać panu rację, jeśli chodzi o wytykanie błędów panu Erberg błędu, bo to dopiero jedna rzecz panu Erbergowi, no to w takim razie muszę się dwa razy upewnić i to jeszcze dokładnie sprawdzę. W każdym razie ex ire powinno być z ex horto. W ablatywie. Natomiast in hortum to jest do ogrodu i albo ad ire, albo intrare, natomiast nie ex ire. Więc zobaczymy. Natomiast idziemy tekstem dalej. Ja to obiecuję sprawdzić. Nie wiem czy jutro, ale spróbuję. Wracamy do pytania Julii, które zostało postawione Juliuszowi. Ubi habitat Emilius i czytamy dalej trzecią część tekstu. Emilius in castris habitat mille passus a fine imperii. Castra sunt militum oppidum. Marcus, quam longus est passus? Julius, unus passus est quinque pedes, ergo mille passus sunt quinque milia pedum. In castris Emilii sex milia militum habitant. Nulle femine aut pueri illic habitant, nec enim femine puerique militare possunt. Circum castra fossa et vallum longum et altum est. Marcus, quam altum est vallum castrorum? Julius, prope decem pedes altum est, et duo milia passum longum. Quatuor porte per vallum in castra ducunt. Inter duas portas est via lata, quae castra in duas partes dividit. In via centum, ea via, przepraszam, ea via centum pedes lata est. In bello porte castrorum clauduntur. Cum exercitus germanorum castra oppugnat, Romani castra defendunt. Vallum ascendunt, ac pila in germanos jaciunt. Illi autem nec pila in castra jacere possunt, quod fossa nimis latam et vallum nimis altum est, nec vallum ascendere, quod Romani pilis et gladiis vallum defendunt. Hostes castra nostra expugnare non possunt. Ecce porte aperiuntur, atque equitatus noster in hostes impetum facit. Barbari perterriti, qui impetum equitatus sustinere non possunt, arma ad terram jaciunt, atque in magnas silvas fugiunt. Miles Romanus, qui hostem armatum accurrere videt, non ab eo fugit, sed armis se defendit. Milites Romani fortes sunt. Miles fortis
hostem non metuit, sed sine metu impetum in hostem facit. Emilius, avunculus vester, miles fortis est. Circum imperium Romanum multis sunt hostes. Castra et oppida nostra ab hostibus oppugnantur, necfe expugnantur. Nam milites nostri provincias ac patriam nostram a Germanis et ab aliis hostibus defendunt. Marcus, etiam Germani suam patriam defendunt. Iulius, sed patria nostra pulchior est quam illorum, atque Germani homines barbari sunt. Marcus, nonne fortes sunt Germani? Iulius, fortes sunt illi, sed Romani fortiores sunt, nec arma Germanorum tam bona sunt quam nostra. Scutum eorum nimis parvum est, pilum nimis longum et grave, nec enim pilum tam grave proculiaci potest. Itaque pilum nostrum breve et leve est, brevius et levius quam pilum Germanorum. Milites Romani bene pugnant, quod pila eorum brevia et levia sunt, non longa et gravia ut Germanorum. Patria nostra bonis armis defenditur. Nullus hostis Romam expugnare potest. Marcus, cur Romani Germaniam non expugnant? Iulius, Germania non solum armis defenditur, sed etiam altis montibus magnis silvis, atque latis et altis fluminibus. I tu się kończy tekst lekcji 12. Jak widzicie, nie jest to takie trudne. Przeczytaliśmy całą lekcję. Myślę, że jeśli chodzi o zrozumienie, sięgnęliście przynajmniej 80%. Natomiast teraz kawałek po kawałku będziemy czytać. Ubi habitat Emilius jest pytaniem oczywistym i dzięki temu pytaniu o miejsce zamieszkiwania Emiliusa Julius wprowadza nowe słowo castra. I zwróćcie uwagę, na marginesie mamy wyjaśnione, że castra castrorum to jest neutrum, bo castra nie jest, to a nie jest zakończeniem liczby pojedynczej, tylko mnogiej. Co widać po genetywusie? Castra w genetywusie jest castrorum i to jest właśnie to słowo, które nazywamy plurale tantum, czyli występujące tylko w liczbie mnogiej. Są takie słowa, które mają tylko liczbę mnogą, nie mają liczby pojedynczej. Tak jak nasze spodnie, tak jak nasze nożyce, to są słowa plurale tantum, czyli nie ma liczby pojedynczej od tego rzeczownika, czyli castra castrorum to jest słowo, które się odmienia w liczbie mnogiej. I to jest rodzaj nijaki, dlatego castra nos, castra romana będą. Od romanum w liczbie mnogiej to castra musi dostać przymiotnik również w liczbie mnogiej rodzaju nijakiego. Emilius in castris habitat, mille passus a fine imperi. Czym jest finis, to już wiemy, bo mieliśmy fines imperii, dwie rzeki wyznaczają fines imperii Romani, czyli mille passus a fine habitat Emilius in castris. Castra sunt militum oppidum, czyli i teraz zwróćcie uwagę, castra sunt, czyli właśnie to castra możemy przetłumaczyć oczywiście, znaleźć jakieś polskie słowo, które by temu służyło, ale nie ma takiej potrzeby. Czym jest castra, dobrze w sposób zapamiętać. Castra romana mamy dalej potem na obrazku. Castra sunt militum oppidum, czyli oppidum kogo czego, militum, miles, milites, militum w genetywusie pluralis. Czyli castra sunt oppidum militum. Tylko żołnierze mieszkają w castra.
Dalej mamy pytanie Markusa. Quam longus est passus? Dobrze jest zapamiętać, jak pytamy o długość. Quam longus est passus? Poznaliśmy już jedną miarę długości, którą było pedis, a teraz poznajemy kolejną miarę długości, którą jest passus. Passus w genitywusie, czyli słowo deklinacji czwartej, tak jak exercitus, exercitus. Czyli w akuzatywie singularis będzie passum, w ablatywie singularis będzie passu, w datywusie singularis będzie passui. I w liczbie mnogiej passus staje się w nominatywie pluralis passus i tak samo w akuzatywie pluralis mamy passus. Genetivus mamy passu i dativus i ablativus passibus passibus. I oczywiście passus to jest quinque pedes, bo Markus otrzymuje odpowiedź Juliusza. Unus passus est quinque pedes. Ergo mille passus sunt quinque milia pedum. Zwróćcie uwagę, że do tej pory poznaliśmy wszystkie liczebniki, które się zachowują jak przymiotniki. Czyli mamy quinque pedes, czyli 5 stóp będzie tak wyglądało, czyli słowo stoi w mianowniku, czyli quinque servi, quinque ancillae, albo rzadko kiedy była deklinacja. Pamiętamy, że tres deklinuje, czyli zmienia formę w zależności od rodzaju. Mamy tres, tres, tria. Mamy duo, które deklinuje również w akuzatywie, ma inne formy. Mamy unus, una, unum, które ma trzy formy na trzy rodzaje. Natomiast pozostałe liczebniki miały jedną formę na wszystkie trzy rodzaje i były nieodmienne. Czyli było zawsze quinque, bez względu na to, czy to pięciu niewolników stoi w jakimkolwiek przypadku. Czyli mamy quinque servi, ale quinque, cum quinque servis. Albo quinque servis mala dat, albo quinque servos videt, czyli bez względu na to, w jakim przypadku znajduje się rzeczownik, który jest określany liczebnikiem, liczebnik pozostawał nieodmienny. I tak samo mamy z rzeczownikiem mille, natomiast mille, czyli tysiąc. Natomiast jeżeli już mamy więcej niż 1000, czyli na przykład quinque milia, zwróćcie uwagę na liczbę mnogą milia. Od mille liczba mnoga jest milia, czyli quinque milia, 5000, to wtedy, kiedy mamy milia, liczebnik w tysiąc w liczbie mnogiej, to wtedy rzeczownik kładziemy w dopełniaczu, tak jak my to znamy z języka polskiego. Siedmiu chłopców, nie siedem chłopcy, tylko czy siedmiu chłopcy, tylko siedmiu chłopców. Liczebniki stwarzają trochę problemów więcej niż przymiotniki w każdym języku, natomiast zapewnia was z ręką na sercu łacina w liczebnikach mniej przyprawia o ból głowy niż język polski. Więc jak wam się zapala jakaś lampka, czy macie ten syndrom zmęczenia, znużenia gramatyką łacińską, że jakaś nowa zasada, że tutaj jest inaczej, to przypomnijcie sobie wasz własny język i od razu wam przejdzie. I będziecie dziękować Rzymianom, że nie pokomplikowali liczebników aż tak bardzo. A zatem mamy quinque milia pedum, genetivus pluralis. Mamy mille pedes, czyli tysiąc stóp, ale quinque milia pedum, czyli tutaj się taka konstrukcja, jeżeli mówimy 5000, to domaga się genetivusa. Emilius incastis habitat mille passus a fine imperii. Tak, czyli incastris habitat a fine imperii, czyli od granicy imperium. I potem jest ta odległość określona, mille passus, czyli tysiąc kroków od granicy imperium, czyli kilometr, 1,5 kilometra od granicy imperium. Tak należy tłumaczyć, czyli mille passus, czyli to jest określenie
To jest okolicznik miejsca, czyli 1000 kroków od granicy imperium. W obozie usytuowanym 1000 kroków od granicy imperium, tak należy to przetłumaczyć. I quink mille passus. I teraz Markus pyta, quam longus est passus? Unus passus est quinque pedes. Ergo mille passus sunt quinque milia pedum. Nam niewiele tłumaczy to, jeżeli miarę długości passus zastępuje Juliusz przez pes, przez pedes, bo nie używamy tych miar długości, więc my bardzo często, a ile to jest jeden passus, no to ktoś tam będzie musi powiedzieć 1,5 metra, tak jak nam na marginesie zaznaczył pan Erberg. Więc my w ten sposób przeliczamy, żeby to było zrozumiałe, bo posługujemy się inną miarą. Natomiast jeżeli Markus znał miarę stopy, bo widział ile to jest, to mówi mi, że jeden krok to jest 5 takich stóp. In castris Emilii, czytam dalej, jesteśmy w linijce 97, in castris Emilii sex milia militum habitant. Nulle femine aut pueri illic habitant. Nec enim femine puerique militare possunt. Wojna nie jest ani dla kobiet, ani dla dzieci, dlatego w obozie mieszkają tylko żołnierze i mamy podaną liczbę 6 milia militum. Tak jak tam mieliśmy quinque milia pedum, tak tutaj mamy 6 milia militum, czyli znowu liczebnik mille w liczbie mnogiej daje nam milia i jeżeli mamy liczebnik milia, to wtedy używamy genitivusa pluralis, żeby wyrazić rzeczownik, który jest liczony naszym liczebnikiem. Circum castra fossa et vallum longum et altum est. Longum et altum, longum już znamy, altum, no to się chyba domyślamy, altum, czyli, bo co to jest vallum, macie namalowane, vallum i fossa, czyli nasze umocnienia castra romana, to są, czy castrorum romanorum, sunt fossa et vallum. Co jest ważne, fossa to jest słowo oczywiście, które przejęliśmy z łaciny i też używamy tego słowa fossa. Natomiast vallum to również, tylko tam żeśmy to eu wprowadzili, czyli wał od tego jest, czyli vallum łacińskie i fossa. Natomiast fossa nie musiała być koniecznie wypełniona wodą. Nawet nie była. Fossa to jest po prostu dół wykopany w ziemi, a vallum to jest umocnienie drewniane, które jest longum et altum. Markus jest bardzo dociekliwy. Quam altum est vallum castrorum. Tam mieliśmy quam longus est passus, tu mamy quam altum est vallum. Czyli jeżeli chcemy zapytać, to tak samo jak w języku polskim, jak wysoki, jak długi, to nasze pytanie będzie miało ten rodzaj, o co pytamy. Czyli jak długi jest mur, ale jak długa jest opowieść. Jak wysoki jest mur, ale jak wysoka jest skała. Więc w zależności od tego, o co pytamy, nasze pytanie o długość albo wysokość, o wymiary, będą się łączyły z przymiotnikiem w odpowiednim rodzaju. Quam longus est passus, quam altum est vallum. Tak, kobiety powiem altem. Alt to jest wysoki głos, altus. Ale no, oczywiście, no, bez łaciny, bez znajomości polskiego słowa ostroku jest to oczywiste, ale to jest też, więc możemy to jako wał obronny przetłumaczyć, bo to jest, zobaczcie, że znowu to dotykamy tego samej natury języka. Prawdopodobnie tu chodzi po prostu, tak samo jak fossa, tu chodzi o kształt, to są pewne kształty w przyrodzie, które się pojawiają i vallum, również w naszym języku wał, to już będzie nie tylko właśnie wał obronny. Często musimy dodać, że nie chodzi o jakiś tam wał korbowy, czy o wałek do prasowania, do czego tam z tym ciastem, do wyrabiania ciasta, ale chodzi o to nasz wał obronny, który jest usypany, bo wał to jest nasza forma geometryczna, która gdziekolwiek ją zobaczymy, to powiemy wał, albo jeżeli jest mniejsze, to będzie wałek. Natomiast to będzie
W łacinie mamy to vallum, które jest tutaj użyte jako to vallum, które jest circumcastra. Natomiast czy się pojawi w innym kontekście? Zobaczymy. W każdym razie na pytanie o to, quam altum est vallum castrorum, Julius odpowiada: Prope decem pedes altum est. Przypominam, że chodzi o akuzativus rozciągłości, czyli altum est vallum decem pedes. Po prostu używamy akuzatywu. Alt, czyli nasz ostroku jest wysoki na 10 stóp, albo możemy to przetłumaczyć, ma prawie 10 stóp wysokości. I oczywiście to nie jest kalka językowa, bo tutaj mamy altum est, czyli nie ma rzeczownika, tylko jest przymiotnik, czyli jest wysokie to nasze vallum. Jeżeli chcemy utrzymać łacińską gramatykę i zachować również w języku polskim przymiotnik, to tak to musimy przetłumaczyć, czyli że to wał wysoki jest. I teraz musimy wprowadzić jakoś to decem pedes. Nie możemy po prostu użyć biernika, kogo co dzisiaj. Wysoki jest 10 metrów, tylko wysoki jest na 10 metrów. W języku polskim posługujemy się wyrażeniem przyimkowym, natomiast łacina używa po prostu akuzatywu, żeby wyrazić rozciągłość w przestrzeni. Decem pedes altum. Czyli prope decem pedes altum est et duo milia passuum longum. W akuzatywie jest nasze duo milia, bo tak samo wygląda w nominatywie, jak i w akuzatywie na neutrum. Czyli znowu mamy akuzatywus rozciągłości w przestrzeni, longum duo milia, altum decem pedes, duo milia passuum, czyli 2000 kogo czego kroków. Ale 10 nie kogo czego, tylko 10 stopy. Czyli decem łączy się w tym samym przypadku, natomiast milia wymusza genetywus. Quatuor porte per vallum incastra ducunt, czyli ducunt prowadzą, czyli quatuor porte per vallum incastra ducunt. Inter duas portas est via lata, quae castra in duas partes dividit. Ea via centum pedes lata est. Mamy już wszystkie trzy wysokości, czyli coś jest altum, coś jest longum i coś jest latum. Jestem bardzo ciekaw, czy rozumiecie to słowo latus, lata, latum, jaki polski przymiotnik tutaj byście wstawili. Więc śmiało w komentarzach, a jeżeli nie, to ja wam przetłumaczę, już niech stracę, ale najpierw wasza propozycja, czyli latus, lata, latum i mamy via lata. Na rodzaj żeński ten przymiotnik ma taką formę. In bello, ja czytam dalej, porte castrorum clauduntur. In bello, czyli mamy wyjaśniony, cum bellum est. Cum exercitus, bardzo dobrze, Pani Bożeno, szeroki. Cum exercitus Germanorum castra oppugnant, Romani castra defendunt. I mamy czasownik defendere, to jest przeciwieństwo oppugnare. I to mamy bez problemu rozumieć, co to znaczy defendere, bo mamy to w języku polskim, defensywny. Ktoś się zachowuje defensywnie, gracze rozgrywają tę partię defensywnie, czyli sensu lato bardzo dobrze w szerokim znaczeniu, albo sensu stricto, czyli strictus albo latus. Więc ten przymiotnik latus jest znany z kilku jeszcze innych okoliczności, które wcześniej czy później pewnie się wam skojarzą czy pojawią. Latus lata latum. In bello, to jest bardzo ważne wyrażenie, czyli podczas walki. In bello porte castrorum clauduntur. Cum exercitus Germanorum castra oppugnat, Romani castra defendunt. I mamy teraz wyjaśnione, w jaki sposób castra defendunt, vallum ascendunt, ac
Pila ingermanos jaciunt. Jacere, jacit, jaciunt. Pan Erberg od razu nam tutaj pokazuje, jak ten czasownik się zachowuje. Zwróćcie uwagę, że on jest tak jak facere. Facere, facit, faciunt. Czyli mamy czasownik z koniugacji trzeciej, który zachowuje i w liczbie mnogiej. Czyli nie jest jak ponere, ponit, ponunt, ale jest jak facere, facit, faciunt. Czyli mamy to i, które jest tutaj zachowane, ale to jest koniugacja trzecia. I jacere to jacere pilum, to chyba jest oczywiste, co znaczy jacere. Znacie to ze słynnego zdania, które Cezar powiedział przekraczając Rubikon, ale to już jest forma w perfektum w stronie biernej, czyli w czasie dokonanym przeszłym. Alea wtedy zostały poddane tej czynności, o której mówi nasz czasownik i jacere. Czyli teraz jeszcze pila jaciunt, to jest czas teraźniejszy. Romani ascendunt vallum, a pila ingermanos jacunt. Widzicie? Ingermanos z akuzatywem. Ili autem, czyli ci nasi Germani, nec pila incastra jacere possunt. I teraz zwróćcie uwagę dalej. Nec vallum ascendere. Mamy bardzo ważne, że zdanie główne jest rozdzielone dwoma zdaniami, czy jednym zdaniem przyczynowym, quod. I potem znowu mamy quod. Zwróćcie uwagę na konstrukcję tego zdania. Ili autem. Teraz wydobędziemy zdanie główne, czyli ili autem. Nec pila incastra jacere possunt. I to nec ma swój odpowiednik w kolejnym nec. Nec vallum ascendere, w domyśle possunt. Tak, alea iacta sunt, to jest od tego jacere również. Ale wracamy do zdania, czyli illi autem, Germani autem, nec pila incastra jacere possunt, nec vallum ascendere possunt. I non possunt jacere pila, quod fossa nimis lata et vallum nimis altum est. Nimis już znamy, czyli zbyt. Ta nasza fossa, nimis lata et vallum nimis altum est. I z tego powodu Germani non possunt jacere pila incastra. To jest logiczne. Jakbyście się kiedyś znaleźli na polu walki po stronie Germanów, nawet z waszą pilum w ręce, to byście ocenili odległość i nie ma sensu rzucać, bo i tak nie doleci. Ale non possunt ascendere vallum, quod Romani defendunt vallum pilis et gladis. Więc znowu postawcie się w tym szeregu z Germanami, pomyślcie, że chcielibyście się wdrapać na to vallum, które otacza castra Romanorum i chcielibyście przejść do środka i nie bardzo możecie ascendere vallum, bo tam są Romani qui defundunt vallum pilis et gladis. Nikomu bym nie życzył zakosztowania pila et gladi Romanorum. Hostes castra nostra expugnare non possunt. Tutaj Juliusz jest pewien tego, że expugnare castra hostes non possunt. Czyli mamy, zwróćcie uwagę, że mamy czasownik pugnare, on się pojawił i on oznaczał po prostu bić się. I mamy oppugnare, czyli w tym sensie atakować. I mamy expugnare, czyli już pokonać, zdobyć. Expugnare. Oppugnare to jest, no właśnie, podjąć walkę przeciwko czemuś. Expugnare to znaczy już zdobyć, czyli właśnie pokonać. Ecce porte aperiunt, czyli mamy tu naszą sytuację, że wokół naszego castra mamy Germanów, którzy próbują jakoś to zdobyć, atakują castra, natomiast ecce porte aperiuntur, atque equitatus noster in hostes impetum facit. I mamy na marginesie już bardzo ładne wyjaśnienie. Equitatus, equitatus, equitum numerus, to jest pars exercitus. Część naszego exercitus to jest equitatus, czyli to będzie słowo, które będzie odpowiadało naszej konnicy, czyli wszyscy ci equites to jest equitatus. Tak jak mamy exercitus, określenie wszystkich żołnierzy, którzy wyprawili się do walki, tak equitatus to jest ta część exercitus,
która walczy ex equo, czyli exit equitatus noster in hostes impetum facit. Impetum facere in hostem, hostem armis petere, oppugnare. Myślę, że to jest wszystko zrozumiałe. I zobaczcie, że tam jest w tym impetum, i znamy to z języka polskiego, impet, zrobić coś z impetem, to tam jest ukryte petto, ten czasownik petere, czyli mamy nasze słowo, które znamy z lekcji chyba 9, pastor umbram petit, pastor umbram petit, oves silvam petit, i tutaj mamy to impet z takim zakończeniem, które jest rzeczownikiem od tego czasownika. Czyli equitatus noster in hostes impetum facit. Barbari per territi, qui impetum equitatus sustinere non possunt, arma ad terram jaciunt, atque in magna silvas fugiunt. Co znaczy fugere, fugit, fugiunt, kolejny czasownik z koniugacji trzeciej, który ma i zachowane, czyli fugere, fugit, fugiunt, jacere, jacit, jaciunt, facere, fecit, faciunt. I było tak samo capere, capit, capiunt. Kilka tych czasowników jest z koniugacji trzeciej, które w liczbie mnogiej zachowują nasze i. Co znaczy fugiunt? Upewnimy się, że rozumiecie w waszych komentarzach. Gdyby nie pojawił się żaden poprawna hipoteza, to ja przetłumaczę. I następna strona. Miles Romanus, qui hostem armatum accurrere videt, non ab eo fugit, sed armis se defendit. Tempus fugit, tak. Bardzo dobrze, uciekają, uchodzą, uciekają. Tak. A natomiast miles Romanus, qui hostem armatum accurrere videt, non ab eo fugit, sed armis se defendit. Milites Romani fortes sunt. Miles fortis, hostem non metuit, sed sine metu impetum in hostem facit. Emilius avunculus vester, miles fortis est. Mamy kolejne słowo, które pan Robert nam wprowadza, metus metus, to jest to samo co timor. Mamy już czasownik metuit, i to mieliśmy metuit, metuunt, czyli znamy czasownik metuere, który jest zamiennikiem naszego timere. Timere właściwie, timet, timent, to jest druga koniugacja. Mamy czasownik w trzeciej koniugacji, który ma podobne znaczenie, metuere, metuit, metuunt, i mamy od tego metus z koniugacji czwartej, metus, metus, jak exercitus, exercitus, czyli sine metu, tak jak sine exercitu, tak jak sine arcu, gdyby ktoś bez łuku się wybrał na wojnę. Czyli miles fortis hostem non metuit, sed sine metu impetum in hostem facit. Emilius est miles fortis. I co znaczy fortis? To myślę, że też jest zrozumiałe. I kolejny akapit wypowiedzi Juliusza. Circum imperium Romanum multi sunt hostes. Castra et oppida nostra ab hostibus oppugnantur, neque expugnantur, nam milites nostri, provincias ac patriam nostram, a Germanis et ab aliis hostibus defendunt. Najprawdopodobniej jesteśmy gdzieś w pierwszym wieku po Chrystusie, bo już w drugim czy w trzecim już by tak dzielnie nie mówił o tym, że żołnierze bronią tych granic, bo już w tamtym czasie, trochę później, nasi barbarzyńcy się dobrze nauczą sztuki, lepiej się nauczą sztuki wojennej i sobie z niejednym obozem rzymskim na granicy poradzą i granice będą nękane. Te fines imperii były często nękane przez barbarzyńców i niejednokrotnie barbarzyńcy wchodzili do terenu. Wiemy, że czasami się zapuszczali całkiem daleko. Więc w każdym razie tutaj Juliusz jest przekonany, że granica jest szczelna, żołnierze dzielni bronią provincias ac patriam nostram. Markus, rezolutny chłopiec. Etiam Germani suam patriam defendunt.
Julius, jak na prawdziwego Rzymianina przystało, set patria nostra pulchior est quam illorum, atque Germani homines barbari sunt. Nonne fortes sunt Germani? Julius, fortes sunt illi, sed Romani fortiores sunt. To już znamy. I zwróćcie uwagę, że to słowo fortis to jest przymiotnik, który się odmienia w deklinacji trzeciej. Czyli fortis miles, fortis puella, czyli fortis femina, femina fortis. I w liczbie mnogiej mamy fortes. I ten to słowo, przymiotnik w stopniu wyższym będzie fortior. Czyli fortes sunt illi, fortes sunt Germani, sed Romani fortiores sunt. Nec arma Germanorum tam bona est quam nostra. Scutum eorum, pamiętacie czym było scutum? Scutum eorum, czyli scutum Germanorum, nimis parvum est. Pilum nimis longum et grave. Nec enim pilum tam grave procul iaci potest. Nec pilum tam grave potest iaci procul. Mam nadzieję, że tu jest wszystko zrozumiane. Iaci, co to jest iaci? Iaci. Iaci to jest... tak, a fortiori to jest właśnie od tego mocniejszego. A fortiori. A priori, prior to jest ten wcześniejszy, a fortiori tym bardziej, czyli od tego, z powodu czegoś, co jest większe, ważniejsze, mocniejsze. Bo to jest fortis, to jest mocny, odważny, dzielny, silny fortis. Od tego mamy naszą fortecę, fort i tak dalej, to są właśnie to są te miejsca umocnione. Natomiast tutaj mamy jaci, to jest bezokolicznik, bierny od jacere, jaci, przypominam, to jacere było w koniugacji trzeciej i końcówka infinitivusa pasywnego z tej koniugacji jest i, czyli pilum tam grave non potest jaci procul, czyli tak ciężkie pilum nie może daleko być rzucone i dlatego nie dorzucą do żołnierzy, którzy są za naszym wallum, bo te pila są zbyt ciężkie. I teraz mamy ostatnią rzecz, stopień wyższy na neutrum. Itaque pilum nostrum breve et leve est. Tam mieliśmy brevis i levis. Taka była mowa o gladius. Gladius jest rodzaju męskiego, a zatem przymiotnik na rodzaj męski jest brevis et levis, ale ten sam przymiotnik na rodzaj nijaki, czyli pilum, ma formę breve et leve. Natomiast w stopniu wyższym brevius et levius quam pilum Germanorum. Czyli leve, breve, brevius, leve, levius. Natomiast brevis, brevior, levis, levior. Stopień wyższy na rodzaj męski i żeński, jor. Stopień wyższy na rodzaj nijaki, jus. Brevius et levius. Pilum Romanum, brevius et levius est, quam pilum Germanorum. Milites Romani bene pugnant, quod pila eorum brevia et levia sunt. Zwróćcie uwagę na liczbę mnogą. Breve, brevia. Pilum breve, pila brevia. Pilum leve, pila levia sunt. Non longa et gravia, czyli longum mamy longa, grave mamy gravia ut Germanorum. Czyli liczba mnoga rzeczownika na rodzaj nijaki to jest ja. Tak się kończą nasze przymiotniki. Przymiotniki odmieniają się zawsze w ten sposób, że neutrum pluralis ma końcówkę ja. Tak jak było mare, maria, tu mamy leve, levia, breve, brevia, grave, gravia. Animal, animalia, to jest ten typ deklinacji trzeciej, który w rodzaju neutrum daje nam liczbę mnogą w nominatywie z końcówką ja. Tak się odmieniają przymiotniki. Czyli pila eorum brevia et levia sunt, non longa et gravia ut Germanorum.
Patria nostra, bonis armis defenditur, nullus hostis Romam expugnare potest. No, pan Erbelek trochę przemykał oko, czy śmiał się z tych Rzymian, którzy byli przekonani, że nullus hostis Romam expugnare potest. No niestety, nie jeden wróg zdołał zdobyć, pokonać Rzym. I teraz Markus zadaje pytanie. Cur Romani Germaniam non expugnant? Czyli czemu Rzymianie nie pokonują Germanii? Germania, odpowiada mu Julius, non solum armis defenditur, sed etiam altis montibus, magnis silvis, atque latis et altis fluminibus. Flumen, flumina, to jest liczba mnoga w nominatywie, fluminibus w ablatywie. Czyli Germania jest broniona nie tylko armis, w ablatywie, sed etiam altis montibus, magnis silvis, atque latis et altis fluminibus. Wspomniałem o tym, że altus, tu mamy właśnie dość przedziwne zastosowanie przymiotnika altus, tam mieliśmy altum vallum, tu mamy altum flumen. Czyli również rzeka może być wysoka, więc tutaj trzeba zwrócić uwagę, że łacina używa tego samego przymiotnika, widzi wysokość wody. My, kiedy oceniamy wysokość wody, czasami mówimy, że Wisła ma poziom wysoki, że rzeka jest wysoka, że morze jest wysokie, natomiast najczęściej jednak patrzymy w dół i z góry patrzymy na nasze wody i mówimy, że jest głębokie, że coś jest głębokie, natomiast Rzymianie tak mocno trzymali się ziemi, że dla nich rzeki i morza były wysokie. Natomiast my czasami się odrywamy nad morzem czy nad rzeką, się odrywamy i właściwie trzymamy się powierzchni wody i mamy wrażenie, że w dół patrzymy, a nie w górę na wysokość. Rzymianie się trzymali bardziej ziemi, kiedy oceniali głębokość wody. Możliwe, że to się dokonywało z tego powodu, że rzeczywiście najczęściej, czy częściej niż my, musieli pokonywać akweny wodne pieszo, czyli trzymając się ziemi i wtedy widzieli, że woda jest wysoka, czyli wysoko sięga i jak wallum jest wysokie, jest przeszkodą, tak samo wysoka woda jest przeszkodą, nie da rady przejść. Natomiast my nie trzymamy się ziemi, kiedy jesteśmy w wodzie, więc nie mówimy tylko i wyłącznie o głębokości wody, rzadko kiedy o jej wysokości. No pięknie i w ten sposób dotarliśmy do końca naszej lekcji, ponieważ ja już na razie gramatyką się zajmiemy jeszcze jutro i nie wiem, czy się już kusić na następną lekcję, ale może trochę spróbujemy, bo ta następna lekcja jest bardzo ciekawa. Następna lekcja jest o kalendarzu rzymskim, więc teraz dużo się dowiedzieliśmy w lekcji 12 się sporo dowiedzieliśmy nie tylko o deklinacji czwartej i stopniowaniu przymiotników oraz odmianie przymiotników, ale dowiedzieliśmy się sporo o wojennej sztuce Rzymian. Natomiast w następnej lekcji też się nauczymy sporo, to już będzie ostatnia deklinacja. Poznamy deklinację piątą i chyba nic więcej. A, i poznamy jeszcze stopień najwyższy, czyli dalej będziemy się trzymać naszych deklinacji i przymiotników. Już będziecie mieli przymiotniki opanowane pod każdym względem, ale przy okazji poznamy rzymski kalendarz. Natomiast w chwili obecnej tu Was zostawiam. U nas za chwileczkę odezwie się Muezin. Natomiast jutro jest sobota, więc jeszcze o godzinie 16 zapraszam na łacinę i podsumujemy sobie tą gramatykę, czyli przećwiczymy sobie deklinację czwartą. Może sobie też trochę porównamy te deklinacje i przyjrzymy się przymiotnikowi, tak żeby pewne rzeczy zapamiętać. Natomiast po weekendzie ruszamy z lekcją 13. Mam nadzieję, że dla nikogo nie będzie pechowa i będziemy kontynuować nasze zajęcia z łaciny. Natomiast przypominam cały czas o oczekiwaniu na nagranie. Jeżeli ktoś chce wyśpiewać Gallia Estomnis Divisa in Parte Stress razem z panem Jackiem
z tą melodią wziętą z lekcji historii klasycznej, z tego utworu, to bardzo proszę o przesłanie nagrania wideo, bo z tego chcę złączyć nie tylko śpiew, ale i obraz, więc nagrajcie wasz śpiew. Przypominam, że należy ściągnąć ze strony, z platformy, tam gdzie zawsze są umieszczane pensa indywidualnie. Pensa indywidualnie. Kto zrobi pensum, podesłać mi rozwiązane pensa, czy komputerowo uzupełnione, czy przepisane ręcznie, przesłać mi na wiadomość prywatną albo na dom wschodni i pensa będę sprawdzał każdemu, kto je robi indywidualnie. Wracając do nagrania, to bardzo proszę tak, ściągamy podkład muzyczny na komputer, włączamy słuchawki, zakładamy słuchawki, żeby nie było słychać muzyki. Ustawiamy kamerę w poziomie, żeby nagrywała nas i nasz głos i wykonujemy czterokrotnie refren. Tak, już nadeszły raz, dwa, trzy, cztery. Te trzy nagrania już na pewno mam, tak, ale no jest was dużo więcej. W chwili obecnej obserwuje mnie 18 osób, więc myślę, że jeszcze tych nagrań kilka nadejdzie. Myślę, że jakby było 6-7, to byłoby super, więc bardzo proszę, żeby jak najszybciej je podesłać, bo z tym jest dużo roboty. Trochę trzeba pomontować, poskładać, wybrać to, co się nadaje do publikacji, więc nie każdy będzie śpiewał wszystko, natomiast każdego chciałbym, kto przyśle przynajmniej kawałek umieścić, więc bardzo proszę o to nagranie, tak żeby to wideo pokazało, że znacie łacinę śpiewającą. Dobra, pozdrawiam was bardzo serdecznie. Widzimy się jutro o godzinie 16. Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem. Udanej kwarantanny. Szczęść Boże.